umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, drodzy młodzi przyjaciele. Jesteśmy świadkami pięknego wydarzenia. Wielu młodych ludzi z terenu całej naszej archidiecezji przyjmie dzisiaj błogosławieństwo do posługi animatorów grup apostolskich. Cieszę się, że mogę być tutaj razem z wami. Tym bardziej to miejsce nas raduje obecnością Jana Pawła II, bo przecież jest to jego sanktuarium. I dzisiaj jest też szczególny dzień. Zauważyliście świece, które są zapalone na murach tego kościoła. Te świece przypominają nam, że to właśnie dzisiaj jest dzień, w którym ta świątynia została uroczyście oddana Panu Bogu. Dzisiaj jest rocznica konsekracji tego kościoła. Warto o tym pamiętać, bo to jest też taki szczególny znak, w którym wy dzisiaj wasze serca oddajecie Panu Bogu na służbę. Chcecie, aby Duch Święty w nich działał. Chcecie jeszcze bardziej stać się świątynią Ducha Świętego i właśnie z tej relacji z Panem Bogiem i ta obecność Ducha Świętego ma w was pobudzać do tego, aby stać się animatorami. Tymi, którzy animują, wzbudzają życie Boże w innych. Moi drodzy, wielu ludzi mówi dzisiaj, że Kościół nie ma przyszłości. Że to już może ostatnie miesiące, lata wspólnoty człowieka z Bogiem. Rzeczywiście, może wielu chciałoby, aby tak było. Jednak przez wieki istnienia Kościoła było wielu takich, którzy mówili podobnie. Tymczasem dzisiaj ich już nie ma. A my gromadzimy się we wspólnocie, aby składać Bogu dzięki także za siebie nawzajem. Chodzimy czasem sami, patrzymy z niepewnością w przyszłość, próbując prognozować, jaki będzie Kościół jak będzie wyglądał za kilka lat. To trzeba dzisiaj z mocą powiedzieć, wypowiedzieć. To wy, moi drodzy, jesteście przyszłością Kościoła. To bardzo piękne i szlachetne, że chcecie trwać we wspólnocie Kościoła, a także czynnie ją budować. Dziękuję wam bardzo za to wasze świadectwo, za to waszą gotowość. Gdy popatrzymy na naukę płynącą z Pisma Świętego, to jego słowa przypominają nam zasadniczą prawdę. Świątynia z cegieł jest symbolem żywego Kościoła, wspólnoty chrześcijańskiej, którą już apostołowie Piotr i Paweł w swoich listach określali jako budowlę duchową, wzniesioną przez Boga z żywych kamieni, którymi są chrześcijanie, na jedynym fundamencie, którym jest sam Jezus Chrystus, porównywany do kamienia węgielnego. Bracia, wy zaś jesteście Bożą budowlą, pisze święty Paweł i dodaje: świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Wy jesteście żywymi kamieniami wznoszącymi tę świątynię. To bardzo ważne zadanie. Dobrze, że macie tego świadomość i że właśnie chcecie w sposób świadomy brać odpowiedzialność za Kościół poprzez prowadzenie spotkań z młodzieżą w parafiach, poprzez pomoc w organizacji rekolekcji, ale przede wszystkim pamiętajcie o świadectwie swojego życia. Jeśli dziś świadomie i dobrowolnie chcecie podjąć się tego zadania, wykonujcie go z miłością, bacząc zawsze na to,
że wy także budujecie Kościół. Aby jednak dobrze wypełnić tę misję, trzeba nam uświadomić sobie, kim jesteśmy i kto jest naszą siłą. Jest taka pieśń, która pięknie to opisuje, na pewno ją doskonale znacie. Nie siłą, nie mocą naszą, lecz mocą Ducha Świętego. Właśnie po to otrzymujecie dzisiaj błogosławieństwo, aby tę prawdę sobie i w sobie utrwalić. Trzeba nam pamiętać, że to wszystko dzieje się dzięki wielkiej łasce Boga, który zaprasza nas do współpracy. On zaprasza ludzi do współdziałania w procesie stwarzania, w procesie przekazywania życia. Czyni to poprzez rodziców, ale zaprasza także ludzi do współpracy w dziele zbawienia i głoszenia tego dzieła światu. Jednak trzeba nam nieustannie pamiętać, że to Jego dzieło, nie nasze, a my tylko jesteśmy pokornymi sługami. To ważna myśl, która odnosi się również do tych opinii niektórych ludzi, którzy mówią o końcu Kościoła. Kiedy mamy w świadomości to, że Kościół nie jest moim dziełem, ale dziełem Bożym, to wiem, że skoro Bóg jest wieczny, to On jest gwarantem istnienia Kościoła. Pięknie pouczył nas o tym święty Paweł w pierwszym czytaniu. Usłyszeliśmy dzisiaj tak. Dlaczego dziedzictwo przypada dzięki wierze? Dlatego dziedzictwo przypada dzięki wierze, aby było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała niezruszona dla całego potomstwa. Nie tylko dla potomstwa opierającego się na prawie, ale i dla tego, które żyje dzięki wierze Abrahama. Paweł podkreśla tutaj siłę wiary i łaski. Wy dziś zapewne macie w sobie wiarę, a przez działanie Kościoła otrzymacie błogosławieństwo, które jest łaską. Do czego jest to błogosławieństwo? Chyba najpiękniejsze słowa daje nam sam Chrystus w Ewangelii. Kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do Niego wobec aniołów Bożych. A kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec aniołów Bożych. To wielkie wezwanie do świadectwa. I naprawdę autentycznie bardzo się cieszę, że w Polsce nie brakuje młodych ludzi, ludzi świeckich, którzy chcą dawać świadectwo. To się wiąże z moim doświadczeniem. 15 lat, wiecie doskonale, byłem na misjach w Brazylii i tam naprawdę parafie, kościoły są budowane w oparciu o świadectwo ludzi świeckich, w oparciu o ich zaangażowanie, w oparciu o ich dyspozycyjność, aby głosić Chrystusa innym. Jest mało kapłanów, dlatego to wszystko spoczywa na świadectwie ludzi świeckich. Bardzo się cieszę autentycznie, że w Polsce też nie brakuje młodych i starych, tych, którzy chcą dawać świadectwo o Chrystusie. I moi drodzy, wy dzisiaj w sposób szczególny przez to błogosławieństwo zostaliście zaproszeni do tej grupy tych, którzy chcą dawać świadectwo. Dziś jesteście wezwani do dawania świadectwo swoim życiem o Bogu, który jest dla was ważny, o Jego wspólnocie, jaką jest Kościół. Otrzymacie krzyże, które również są znakiem świadectwa. Łatwo jest dawać to świadectwo we wspólnocie, w której czujemy się akceptowani. Gorzej
tam, gdzie tej akceptacji czy tolerancji brakuje. Ale mając na uwadze to, że grupy apostolskie powstały po to, aby przyciągnąć tę młodzież spod chóru, a więc powiedzielibyśmy z jakichś peryferii Kościoła, a może nawet spoza, to wydaje się, że jest to wielkie wyzwanie, które stoi przed wami. Dawajcie z siebie wszystko, ale pamiętając, że wszystko zależy od Boga. Słynna zasada mówi tak. Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie. Ta współpraca z Bogiem wyda błogosławione owoce. Zobaczmy, że Pan Bóg takiej współpracy pragnie, współpracy w dziele zbawienia każdego i każdej z nas. Czy Jezus nie mógł pozostać wśród nas w jakiejś innej formie? Pewnie mógł, ale pozostał z nami pod prostymi znakami chleba i wina. I do pomocy w tym, aby mógł przyjść na ołtarz, zaprosił najpierw ludzi, którzy przygotowali te dary chleba i wina. Zaprosił kapłanów, którzy nad darami wypowiadają słowa konsekracji. I w końcu zaprosił nas wszystkich, abyśmy uczestniczyli w tej świętej uczcie. Mógł przyjść na wiele sposobów, ale przychodzi właśnie tak, zapraszając do współpracy człowieka. Dziś, tak jak powiedziałem, do dzieła ewangelizacji zaprasza także każdego z was. Moi drodzy przyjaciele, za chwilę w modlitwie błogosławieństwa to ja wyciągnę nad wami ręce i będę się za was gorąco modlił. A teraz na koniec tego kazania chcę was prosić, abyście uklękli, a my wszyscy powstaniemy. Nie uklękną ci, którzy są tutaj po to, aby przyjąć błogosławieństwo animatorów. I my wszyscy będziemy się za was przez chwilę modlić w ciszy. Chcę, abyście w tej chwili poczuli, że nie jesteście sami, że jest z wami Bóg Ojciec, że jest z wami Jezus Chrystus, że spływają na was dary Ducha Świętego. Chcę także, abyście odczuli, że jest z wami wspólnota Kościoła. My wszyscy przed chwilą, wasi rodzice, poprosili o błogosławieństwo dla was, bo oni są tutaj dzisiaj razem z wami, modlą się, proszą o dary Ducha Świętego dla każdego z was. Dlatego teraz was wszystkich tu zebranych proszę, pomódlmy się za nich, za tych młodych w chwili ciszy, prosząc Boga o silną wiarę dla nich. Proszę was także, ja o modlitwę za mnie, poczujmy, że jesteśmy wspólnotą. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Amen.